tak słabo tutaj, ale powinno być z czasem trochę lepiej. No dobra. Chodzi chyba, nie? Chodzi. Witam was pięknie w nowym dniu. Dzisiaj mamy vlog, pojedziemy na wycieczkę, polatamy trochę, mam 2 baterie do dyspozycji. Mam też wydrukowane pytania, więc tutaj będzie taki vlog z akcentami, które będą się powtarzały. Odpowiedzi na pytania, plus kilka miejsc, gdzie jeszcze nie byłem, a chętnie chciałbym tam zajrzeć z obiektywem właśnie z góry, więc do dzieła. Jak masz na imię? Anastazja, witamy bardzo serdecznie. Uwaga, uwaga! Pięknie, brawo syn. Pozdrawiam. A to jest Leonek. Ja mu zostawię miejsce. No dobry piesek. Okej, dobrze. Zamkniesz sobie drzwi? Okej, super. Łokie, jak dać łapkę na tel? Naprawdę? Tutaj piszecie i chcecie dać łapkę w górę. To tak. Macie tutaj taki X tak. I musicie go nacisnąć i wtedy możecie dawać łapki i wszystko, co nie? A jak wracamy do tego czatu? Tutaj mamy czat na żywo i sobie go naciskamy. Super, dzięki ci Milena. Z 2 lata nie można było tędy przejrzeć, trzeba było na Stare Jabłonki jechać do Ostrudy, bo tutaj budowali most. Podajcie jakiś link na czacie do tego to jakby nie jest... do tego drona. Ty ja zaraz podam, dlatego że na czacie nie ma, co można postać. Linki. Hello, bye bye, ziomeczku. Następne pytanie. Jak dołączyć do naszej grupy? Tak, jak dołączyć do naszej grupy. Więc na początku musicie jakby dać prośbę i jakby macie takie, nie wiem czy wysyłasz to jakby osobom, ten taki wiesz, tak. Na maila, no to tam wyśle są takie pytania i musicie odpowiedzieć chyba jakim dronem latacie. Jak ci na imię? Jak ci na imię, jak odpowiecie to wtedy mój tata może was dodać. Dobra, na jakiej to jest platformie? To jest na Facebooku. Tak, jak się nazywa? Latam dronem od DJI, dobrze? Tak, świetnie, brawo Mega. Zrobisz kiedyś filmik, jak zrobić timelapse albo panning? Tak, timelapse albo panning, pewnie zrobimy zaraz, może nawet dzisiaj. Cześć! Mila, przesadzasz troszeczkę, przesadzasz. Ale fajnie, ja lubię takie rzeczy, takie upuszczone. Okej, to my, że jak będziemy wracać, to jeszcze tu zrobimy ujęcia, dobra? Jedziemy dalej, żeby coś przeżyć na tej wycieczce. To. No właśnie. Wejdę tam do samego końca i sobie przy tym usiądę. Proponuję następny odcinek z łódki. Damy radę, bardzo fajny pomysł. Tylko trzeba pociągnąć kabel z internetem i stoliczek do kawki. Skynet Service. Jak to zrobić, aby odpisać konkretnie sobie? Okej, więc nadal mogę pokazać na YouTubie. Musisz zrobić małpę i ten nick. Aha, tak, zapomniałam o tym. Dobra, więc tak po prostu pisujemy małpę jakby nick tej osoby. Aha, no więc... I podświetla się wtedy na kolorowo. Tak, na przykład na niebiesko. I tylko tej osobie się podkreśla. Tak. Maciej Włodarczyk. Rafał, byłoby super jakbyś opisał jak nagrać obiekt w ruchu Maviciem mini manualne. Spróbujemy nagrać, tylko że wiesz co, jak będzie gdzieś, musimy stanąć, tutaj nie nagramy. Rafał, po ostatnim twoim filmie z Mega Bee zastanawiam się zakupić takiego drona. Mam Osmo Action, które mało używam, więc połączyłbym to z dronem, tylko co polecasz na początek? Wiesz co, można zastosować albo Mega Bee, właśnie takiego Cine Whoopa, albo coś podobnego. Można też zastosować już drony 5-calowe, tylko trzeba dużo na symulatorze poćwiczyć. A do domu, do latania trzeba mieć Tiny Whoopa, czyli malutkiego drona, takiego z tworzywa, który pomaga nam przyjąć pewne zachowania dronów ogólnie. Więc najlepiej sobie kupić kilka takich tańszych dronów po $100 i dopiero później zacząć się z czymś mocniejszym. Spróbujemy znaleźć teraz drogę techniczną koło mostu po to, żeby nagrać ten most z drona. Nie wiem, czy tędy przejdziemy. Może tu będzie jakaś ścieżka, zaraz się okaże. To faktycznie nie tak łatwo jest, żeby przejść na okolicę mostu. Musimy przejść chyba tam. To jest niesamowite, ale tutaj nie ma dobrej drogi do tego mostu. I co Milena? Musimy pojechać jednak autem tam na KFC. To już jest zamknięte, na KFC w takim razie. Więc to jest najlepsza część, dlatego teraz po prostu się staramy znaleźć ten most, żeby potem móc spokojnie pójść do Maka. Musimy się dostać tutaj tą dróżką pomiędzy ogrodzeniem a drugim ogrodzeniem, ale to wygląda, że to jest dobre miejsce do latania. Nie trafiliśmy, szczególnie z warunkami, jest trochę dzisiaj wietrznie i pochmurno i tak cały czas jakby padało na granicy właściwie deszczu, ale zrobiłem kilka fajnych ujęć tego mostu, on jest naprawdę godny uwagi, szczególnie jak będą trochę lepsze warunki. Cieszę się, bo przynajmniej ten rekonesans przyniósł tyle, że wiemy, jak tutaj dojechać, nie było łatwo. I damy radę, ogarniemy, dzień za dniem przyniesie coś lepiej, a jeszcze jestem tutaj 3 tygodnie, także myślę, że fajne foty wyjdą i fajne montaże też. O nie! Ja. Moje, ale mogę jedno spalić. Teraz więcej nie zrobimy, bo zaczyna padać deszcz. Cześć, ziomeczki, hello! Minę i przyjaciela albo TikTok. Nie, spadaj. Co? Twój sobie powiedz, nie mój. Co powiedziałaś do kamery? Spadaj, sam sobie powiedz swój, a nie mój. Macie chłopaki, jutro będzie wideo, bo ja mam o dronowaniu. Jutro będzie wideo z mostu tego, bo robiliśmy nad mostem dronem. Okej. Na razie. Ciekawe, czy tam u nas też tak pada, co nie? Myślę, że tak. I jest tutaj. Nie wierzę, to jest najlepszy słodycz na świecie. Aż musiałam wziąć 3. Za 3, za 15 zł. Jak się ma coś takiego? Jesteśmy biedni, więc pakuję biedko. Biorę i uciekam. Park Warmiński. Ja chciałam zrobić stres TikTok. Co, jesteś mokra? Ale przynajmniej buty mi się umyły. A nic nie zrobiłaś? Nie. I złamałaś się nogi, a nie tylko supa? Nie, tylko mam mokre skarpetki. Dobra, idziemy do domu. Ale to było śmieszne. Ale za to mam czyste buty, bo były brudne. Tak. Wow. Co zrobiłaś? To wiecie, jak tu jest ślisko? Ja się o to poślizgnęłam. I takie mały mostek i chcę spać i tak do tyłu głową. Słuchajcie, dzięki za uwagę i za wasze pytania. Mnie już głos siada, ale dziewczyny dokończą. Subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i dzwoneczek. Do zobaczenia na latającej kasy. Jutro na końcu kasy. Pa!